Witam Państwa serdecznie w Galerii Neon na wyjątkowej prezentacji i na też na wyjątkowym święcie Uczelni Wrocławskiej Ceramiki, na święcie Pani Profesor Krystyny Cybińskiej i na wielkim święcie też miasta Wrocławia, bo Pani Profesor z tym miastem związana od początku studiów. Mówić cokolwiek o ceramice przy obecności Pani Profesor, to najlepiej będzie oddać Pani Profesor głos. To jest ikona polskiej ceramiki, to jest symbol i postać Wrocławskiej Szkoły Ceramiki, bo tak ją też możemy nazywać. To jest osoba, którą wszyscy cenimy, kochamy i szanujemy. Ja mogę się tylko cieszyć, że Pani Profesor w tak nieprawdopodobnej formie artystycznej ciągle pracuje. I mogę tylko obiecać, że jak długo Pani Profesor tylko będzie chciała, to bardzo proszę, szkoła jest do dyspozycji. To się nie kończy. Ta historia niech się nie kończy. Dzisiaj mamy jakiś wernisaż po drodze. Barwy materii, brzmi to wszystko wspaniale. Pani Profesor chciała studiować malarstwo, zaczynała od malarstwa. Ciężko jej się było pogadać z Geppertem. Zdecydowała się, że będzie studiować ceramikę. I myślę, że ten wybór, jak nie tylko dzisiaj, przez te całe nieprawdopodobne lata swojej niewiarygodnej twórczości nam to udowadniała, no był słuszny. Uczą się od Pani Profesor studenci, uczyli się wszyscy tutaj obecni profesorowie i dalej się wszyscy będziemy uczyć i nic innego nam nie pozostaje, jak tylko przyklęknąć. Zawsze chciała dotknąć nieba. Ja myślę, że ta ceramika jest o wiele wyżej. A te barwy, materii, to malarstwo jest w tych wszystkich przepięknych szkliwach autorskich, tych malarskich, tych związanych właśnie z naturą. Bo taka jest też idea tych wszystkich szkliw autorskich, które Pani Profesor tworzy. Dziękujemy. Poprosimy Pana Prezydenta Adama Grela i witamy oczywiście i bardzo dziękujemy za wizytę i za obecność tutaj. Ja już nie witam Was wszystkich, dziekanów, profesorów, studentów, gości, przyjaciół, kolegów ze studiów, bo to trwa cały tydzień, czy 10 dni już tak długo, jak jest ta wystawa. Też tylko mogę przeprosić, że tak krótko, bo Pani Profesor tu powinna być chyba cały rok, ale no, taka jest uczelnia, takie jest ciśnienie, taki jest nasz rytm. Musimy udostępniać też tą przestrzeń innym. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Profesor, Panie Rektorze, Szanowni Państwo. Wspaniały czas inauguracji akademickiego Wrocławia, nowego roku akademickiego i zawsze jest to związane ze spotkaniem ze wspaniałymi wrocławianami. Dzisiaj w szczególny sposób chcielibyśmy pochłonić się Pani Profesor Krystynie Cybińskiej z wdzięcznością za budowanie pozycji Akademii, za tą naukę i pokolenia uczniów, którzy dzisiaj również są wspaniałymi artystami, za to, że dalej tworzy, co nas bardzo cieszy. Daje też ten przykład nam wszystkim, że artysta nigdy nie jest na emeryturze. Może być na emeryturze jako profesor, ale nie jako artysta. I cieszymy się i chciałem też powiedzieć, że Wrocław dumny jest z dorobku Pani Profesor, z dorobku Akademii. I w tych dniach wszyscy wrocławianie mówią: Vivat Akademia, Vivat Profesores, a w szczególny sposób
prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz wyróżnił panią profesor okolicznościowym medalem zasłużony dla Wrocławia, który mam przyjemność wręczyć pani profesor, dziękując za wszystko, co uczyniła dla Wrocławia i dla Akademii. Następny. Na pewno. Prosimy.